Ciągle pada. Na 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 na. Cześć, witajcie, z tej strony Boluś, a ja witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w Farming Simulator 2015 na naszej serii Od Bizona do Leksjona. Przegłosowane, tak powiem tylko tyle, przegłosowane. Przed samym odcineczkiem dałem tutaj zdjęcie Ursusa wraz z New Hollandem przy opryskiwaczu. Wygrał ewidentnie Ursus. Tam nie wiem, jak sprawdzałem, było 70 chyba do 30, także no został Ursus i też może i dobrze, z racji tego, że ten ciągnik miał być do mniejszych prac w tym gospodarstwie używany. W dzisiejszym odcinku polecimy sobie pryskać troszeczkę rzepaczek. Ogólnie jestem sam. Jeszcze przed samą chwilą miał być ze mną Arek, ale nie wiem, czy kolejna burza, czy kolejny deszcz. Po prostu nie wiem, ja już mam dość tej pogody. Powiem wam tak z ręką na sercu. Nie dość, że zawsze musieliśmy teraz walczyć z czasem, żebyśmy mogli coś, cokolwiek nagrać, to gdy ten czas już jest wieczorem, tak nie kurwa przyjdzie wiatr, jak nie przyjdzie burza albo deszcz, to nie można nagrywać. To jest po prostu jakaś masakra, powiem wam tylko tyle. Naprawdę, wczoraj miało być, nie wiem, 4 odcinki, 5 mieliśmy odcinków nagrać, nic się nie udało. Udał się jedynie PS i FIFA, choć mimo to nagrywaliśmy te dwa odcinki ponad 1,5 godziny. Z racji tego, że najpierw nie mogliśmy się popołączać, bo co chwilę był problem z internetem, mimo wszystko, że ten internet był na full, to były spadki, co wiecie, co tam parę minut zależy, jak tam powiało, popadało czy zagrzmiało. A jak już nam się udało nagrać jedno i drugie, to okazało się, że do Brączka przyszła burza, no i Brączek musiał niestety spadać. Także no dzisiaj przepraszam, wiem, że miała być polska wieś, nasza wspaniała, ale no niestety się nie udało, nic na to nie mogłem już poradzić, bo Brączka nie było, samemu też nie będę nagrywał. Dlatego też no całe szczęście był ten PS poleciał. Nie wiem, czy właśnie ten filmik, który tutaj teraz jest, nie będziecie oglądać właśnie w sobotę rano lub piątek wieczorkiem, ale tego to wam kochani nie powiem jeszcze. Muszę zobaczyć, jak to tam wyjdzie, bo PS-a chyba zaraz pójdę wydać, jak skończę teraz ten odcinek nagrywać. Zapraszam, może komuś zamiast FIFA spodoba się bardziej PS. Coś tam się pograło, coś się pogadało. Uwaga, zmiana nawierzchni ruchu, trzeba trochę zwolnić. Lecimy sobie pryskać rzepaczek, kochani. To już taki ostatni z takich przedżniwnych chyba odcinków. Właśnie, jeszcze z jednej ważnej rzeczy, bo może ktoś już jest tak spostrzegawczy i zobaczył na tablicy, że doszło mi troszkę many. Doszło to z racji tego, że udało mi się opchnąć rozrzutnik. Rozrzutnik już wcześniej chciałem sprzedać, ale nie było klienta na to. Ale teraz właśnie się znalazł, rozrzutnik tam poszedł chyba bodajże za 5 albo za 6 tysięcy euro. Był zadbany, więc mówię, no to taki rozrzutnik to idealny na mniejsze gospodarstwa. Także no, rozrzutniczek sprzedany i prawdopodobnie trzeba będzie coś po żniwach kupić. Ale najpierw już kasa jest odkładana jak na razie na kombajn. Już niebawem będzie kombajn sprowadzany, także jakiś tam większy odcineczek się prawdopodobnie teraz następny pojawi, coś w tym stylu jak Ala był ostatnio z zakupu tych nowoczesnych maszyn, o Jezu, nowoczesnych, nowych nabytków. Jak widzicie, że paczek mamy tutaj w dole, bardzo ładnie to wygląda. I ciśniemy sobie teraz na dół. I tak, Arka teraz nie wiem gdzie wywaliło. Praktycznie no jedynie całe dnie teraz spędzam z Arkiem. Z racji tego, że do Brączek to mówię, no u niego dość często te burze, nie wiem, to od morza tam wieje, czy Kaiwi, gdzie skąd. Później jak już Brączek jest, to albo najczęściej jest jakaś burza, to i nie możemy nic nagrać. No ale mam nadzieję, że jutro przysiedzimy cały dzionek i będzie czas, żeby wreszcie coś zrobić. Czekajcie, bo ja tu gdzieś miałem ścieżkę. Jest tutaj chyba. Czekajcie, ja sobie wezmę. Jo, tu jest ścieżka. Dobra, easy. Sorry, że musiałem tak ten, ale szybciej poręcznie mi tu było właśnie. Dobra, maniura. Jak tu jest? Rozłóż opryskiwać. Przycisk number 5. Tutaj mamy. Dobra. Znaczy wiecie, ja chciałem New Hollandem ogólnie tutaj dzisiaj ten odcineczek nagrywać, a wiecie z racji tego. Właśnie z racji tego. No niestety jeszcze tego w farmingu nie wymyślili, żeby to wszystko idealnie działało. Dobra, super, włącz opryskiwacz numer 28. To już mam pod ręką, także gitara. Możemy sobie, czekajcie, ustawię dosyć fajnie kamerkę. Czekajcie, tempomacik zrzucimy. A, wy tego nie widzicie. A, jedynie na tej kamerce będziecie widzieli, bardzo fajne pokrętełko. Będzie git, jeszcze troszeczkę za szybko. Dobra, poszło pryskanko. Na tempomacie będzie mi się o wiele lepiej jeździło. Będzie to dość równomierne. Dobra,
gitara. Tak się jednak trochę ten odcinek, wiadomo, będzie trzeba się skupić czasami, ale tak to się pogada, pogada się. Wracając do tego, to mówię, jeszcze całe dnie ze mną jako tako siedzi Arikson. Czekajcie, bo mi się ścieżki pogmatwały. Tutaj jest taki rzepok, mnie tu wyszedł. Czekajcie, chyba tu jest. Masakra. Ale było to mi ściągło, jeszcze tu gdzieś tam, gdzie nie gdzie. Czekajcie. Dwójeczka wyłącz na chwilę. Ja muszę, nie wiem czy nie weźmiemy sobie. Tak, nie wjechałem w ogóle w ścieżkę. Ciężko, jak sami widzicie, bardzo mało widoczna ścieżka. W rzepaku, w zbożu jest o wiele lepiej, ale no dzisiaj tak mówię, nie miałem oprysku rzepaku dawno na kanale. Dobra, pryskamy i jedziemy, teraz jakoś powinniśmy już to sobie ogarnąć, także no mówię. Thanasa nie ma, u Thanasa przyjechała rodzinka, no i Thanas nie ma czasu, też tak ciągle u niego ktoś tam w pokoju jest, gra z bratem, także no ma wakacje, chłopak się bawi, nie tylko przed komputerem siedzi. Ale Thanas już wraca od niedzieli, prawdopodobnie będzie takie fikumiku fajne z seriami. Ale to chyba nie będę spoilerować, albo może zaspoilerować, bo ogólnie tak, będziemy mieli zaraz serię z PGR-ów w czwórkę albo w piątkę, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie wiem czy wszyscy będziemy to nagrywać, ja i tak mam dosyć serii, więc ja może sobie to odpuszczę, bo Arikson zrobił fajny PGR, czekajcie, tutaj jeszcze dojadę do końca. Dobra, Arik zrobił poprawkę mojego PGR-u, tak wiecie, troszkę tam zreaktywował tą mapę, dodał więcej puli w ogóle. I później, no z cofaniem to są takie problemy tutaj. Ten opryskiwacz ma tą stopkę, jak sami kojarzycie go z odcinku z Borusiowa. Czekajcie, bo ja tu zaraz gdzieś w ścieżkę muszę wjechać. Ajajaj. Jednak hamulce trzeba zrobić. Dobra, pryskamy dalej. I będzie prawdopodobnie na tym seria, tak Brączek wymyślił i Brączek sobie odpuszcza czeską, bo no za długo ta czeska u niego trwa, coś nie idzie, nie ma jakby to powiedzieć czasu na nagrywanie tej serii. Więc tak troszkę ta seria ubolewa. A ja już wcześniej jak gadałem z Brączkiem, miałem wziąć sobie, gdy on skończy tą serię, a że akurat teraz kończy, więc prawdopodobnie biorę ja sobie czeską mapę, gdzie u mnie będą większe maszynki. Ja sobie jakieś tam fajne poszukam, ale w zamian te maszynki, co były na czeskie, od razu powędrują właśnie na ten PGR, o którym wam przed sekundką wspominałem. Także też fajne fikumiku takie się zrobiło. I w dodatku do tego ja biorę sobie tą serię z czeskiej za serię z Knuston Farm. Także mam nadzieję, że wam się to spodoba, bo Knuston już za długo, ja i tak teraz szukałem właśnie mapki z Thanasem. Dobra, teraz w miarę wykręciłem nawet. Troszkę tam, żebym rzepaku przygniótł. Oj, przecież ja o ten pomad mam. Właśnie, ja tam za szybko, żebym pojechał, tu pewnie niedopryskane, tutaj tu mi te robactwo takie weźmie. A, jedź pan. Także prawdopodobnie coś z Thanasem pojawi się w poniedziałek, jeżeli się uda. W niedzielę by było tak to coś z Brączkiem, chyba że uda się na sobotę. Byłoby bardzo, ale to bardzo fajnie. Ja tu bym się z chęcią przysunął bliżej tego biurka. Dał już lekko szybciej tempomacik, bo tu nam idzie, no i idzie ta robota, nam trzy rzepaki mam, więc niedużo. Także skończę spokojnie na tym odcineczku. I co, z Adamem jeszcze na razie nie wiem kiedy seria, muszę chwilę odpocząć od tych map, bo wiecie, dopiero co skończyłem dwie mapy. Chcę też troszkę pograć, chcę też troszkę ponagrywać, ale w wolnym czasie na pewno zacznę coś tam dubać przy tej polskiej. Może jakiś speeding map, coś w tym stylu by się pojawiło. Dobra, gitara. Czekajcie, to była piątka? Piątka. Dobra, mogę sobie teraz już wsiąść do środeczka. No kurwa, te ścieżki to naprawdę ciężko. Ciężko jest. Fajnie się pryskało, jak były bardziej widoczne. Tutaj tak tylko się sugeruję i jadę. I wyjechałem dobrze, wyjechałem dobrze. Łapiczka w górę by mogła pójść teraz w tym momencie. Później wy zapominacie. W ogóle sprawdzałem statystyki, bardzo dużo jest osób, które nie subskrybują tego kanału, a oglądają. Także naprawdę zasubskrybujcie sobie ten kanał, to nic nie boli, często pojawiają się odcinki, tak to będziecie na bieżąco. Także zachęcam do subscription mojego kanalation. I jeśli chodzi o te serie, o te nowości, to chyba by było tyle. Mówię, fajnie, bo ta czeska mi wpadnie, będę musiał szukać mapki, bo szukałem ostatnio, znaleźliśmy niby ala jedną, ale ona nie była jakaś tam konkretnie zajebista. Dlatego też sobie weźmiemy tą czeską.
fajny klimat jest, co ja będę ukrywał. Myślę, że teraz na większych maszynkach też wam się takie coś podoba, tylko właśnie, możecie też mi tutaj od razu, bo już może nie będzie nawet kiedy zapytać o to, na jakich maszynkach by to miało być, czy chcecie, no nie, no już tam były zetory i to, czy to mają być na przykład duże maszyny, tylko że starej wersji, na przykład jakieś stare John Deere'y, case'y stare, coś w tym stylu. Choć ja bym uparł się nad tym, aby dać jakieś nowe, bo w takich serii na kanale mam bardzo mało, gdzie są same nowe maszyny jakieś tam duże, tak jak z Knusną, żeby po prostu takie nowe maszyny były też i na czeskiej. Nie wiem, czy to będzie aż taki klimat, dlatego trzeba troszkę maszyn pozbierać, trochę nowych, trochę starych, sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Ale wy już możecie się zasugerować, oglądaliście trochę tą serię u Brączusia, także będziecie wiedzieć, na pewno też dużo osób z was zgrało właśnie na czeskiej. Także liczę na wasze komentarze, bo naprawdę mi pomagacie. Ostatnio siny jestem po prostu. Jak wam się spodobało LS8? Myślałem, że będzie mało osób, do których to tam coś dotrze, będą chciały pokomentować. Jest masa komentarzy, po prostu masa komentarzy. Bardzo fajnych komentarzy, nie wszystkie nie zdążyłem jeszcze bez bicia się przyznaję przeczytać. Czekajcie, muszę puścić kierownicę, bo ja tu zawsze nie ogarniam. Dobra, piąteczunia będzie. Aha, prawdzie to ja nie muszę nawet sobie wychodzić, bo mamy to pole, jest bardzo fajnie rozłożone, jest prościuteńkie jakby pod linyjką. Dobra, cofniemy do tyłu. Dobra, gitara, możemy cisnąć. A i muszę to przestawić, co? Muszę to przestawić, bo mi jakoś to nie idzie. Dobra, szósteczka i możemy kontynuować, także liczę na wasze te komentarze, bo naprawdę w FS8 ja sobie przeczytam to przed całym odcinkiem. Myślę, że raz w tygodniu będzie ta seria, właśnie, bo jednak zostaje, widzę, że wam się podoba. Jest to taki farming, jest to taki może odcinek, w którym można troszeczkę pogadać, rozwinąć kilka tematów. Także ja tam na pewno poczytam kilka fajnych jakichś tematów, ale mnie tu ściąga gdzie nie gdzie. Poczytam kilka jakichś fajnych tematów i będzie na odcinek, do niektórych się tam odwołam, do niektórych coś tam podpowiadam, no zobaczę i zobaczę co, na co ktoś tam coś odpowiedział. Ale naprawdę cieszę się bardzo, że dużo jest tych komentarzy i wam się to aż tak spodobało. I właśnie tutaj liczę, że pomożecie mi też z czeską. Jeśli chodzi o tą serię, to myślę, że rozrzutnik taki sobie chyba sam uda mi się wybrać. Ale tak już teraz przed samym odcinkiem z Alixonem sobie tam gadałem i rozkminialiśmy właśnie co będzie, bo on mówi co z tym twoim właśnie Ursusem, nie? Ja mówię, no na pewno ten ciągnik w kolejnym sezonie już odpada, to już jest pewne. I albo New Holland zostanie na wąskich laczkach, znaczy będą zmienne, tak? Będą zmienne. Albo New Holland zostaje na wąskich laczkach i wtedy on będzie do takich prac właśnie typu oprysk, typu jakieś tam lekkie prace, nawozy, coś w tym stylu, ale pewnie do niego bym poszukał tura. Albo tamten ciągnik, nie wiem, zostanie i kupię coś mniejszego, lecz chciałbym właśnie kupić jakiś ciągnik, który byłby teraz głównym ciągnikiem na tym gospodarstwie. No bo też ile można jednym ciągnikiem grać? Ale ciężko tu momentami jest, kontrować trzeba. Więc jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, co wy mi tam doradzicie w komentarzach. Jeśli by był to jakiś większy ciągnik, mniej więcej od 240 do 270 koni mechanicznych bym potrzebował, wtedy ten New Holland kupiłbym do niego może tura, właśnie, znaczy przerobiłbym go jakoś, Arek by go przerobił, a tam ala ten pod tura, chyba że jakąś kupiłbym fajną małą ładowareczkę, niedrogą, ale to wiecie, to jest wydatek dużej kasy kupić taki ciągnik, także no zobaczymy jak to się uda. Teraz muszę się tu ładnie naddać, żeby tam lancami sięgnąć pod końcówkę. Dobra, wyłączamy. Składa mi się, składa. To super. Także no ja liczę na wasze komentarze, no bo tu trzeba wybiegać się tak wiecie, do przodu, bo jeśli no nie znajdę jakiegoś ciągnika, którego ja bym chciał, trzeba się wesprzeć Arkiem. Arek może coś ciekawego znów wymyśli. Także liczę na wasze komentarze, jaka marka ciągnika by się teraz miała pojawić, nie wiem. Nad czterema markami tutaj rozważam. Myślę, że jedna to jest do odpadnięcia, bo w tej marce jest New Holland. Także zamiast New Hollanda poleciałby Class, Case, Fendt i John Deere. Myślę, że z tych czterech ciągników któryś będziemy musieli wybrać. Nie chcę jakiejś tak mało znanej marki, może jeszcze Steyr, ale Steyr żadnego fajnego nie widziałem.
Myślę, że John Deere'ów wprawdzie już było bardzo dużo na różnych seriach. Także też nie mam pomysłu, czy brać znów kolejnego John Deere'a do nas. Co tam jeszcze? Jeśli chodzi o Maseje, nie wiem. Maseje chyba odpadają, bo już za dużo ludzi miało Maseje na seriach. Case Optum, tak? Optum dobrze mówię? Optum chyba. Czy Mag? Nie, no nie wiem, jakoś tam jakiś ten większy. O kurde, tutaj zobaczcie jeszcze. Wtedy tu woda mi stała w rzepaku. Niestety, ale zobaczcie, jeszcze nie jest w miarkę, ale no już opryskać opryskamy. Moment, rozkładamy. Rozkłada mi się to? Jo, rozkłada mi się. Już bałem się, że się nie rozkłada. Czekajcie, żeby to dobrze zrobić, polecimy sobie tak, tędy. Dobra, już wiem gdzie. O, i tutaj zobaczcie, jak bardzo fajnie ścieżki widać. Jeśli chodzi o fendy, bardzo mało fendów miałem, tylko też fendy to liczy się, że jest bardzo duży wydatek pieniężny, no bo fend nie kosztuje mało. Czekajcie, bo ja dzisiaj jeżdżę prawie cały dzień w kabinie. Tym bardziej, że mam tutaj taki, o, rzepaczek, to teraz zrobimy sobie coś w tym stylu, dobra. Easy, można jeździć. 7 na godzinę, o Jezu, tempomat, 7, 6 jeździmy na godzinę, z wahaniach do 7, zależy czy z górki. Więc właśnie, no teraz kolejne wyzwanie dla was, jaką markę tutaj ciągnika będziemy brali. No, troszkę damy sobie speeda jednak. Nie mam naprawdę teraz zielonego pojęcia, bo też nie chcę, żeby ta seria była z samych New Hollandów. Miał być tu New Holland, był fajny, jest 270, jeśli ktoś kojarzy, będzie wiedział, o co mi chodzi. O, czekajcie, musiałem tu trochę ścieżki wyjechać, bo lekko źle dosiałem, ale jest easy. Więc czekam na wasze komentarze i zobaczymy, co tam się będzie działo. Także jeśli chodzi o te nowe nabytki, jak mi się uda z kasą, to kupię i New Hollanda Combine i przyjedzie od razu też rzutnik, ale chyba nie, bo już nie pamiętam ile on tam chyba 120 kosztował. Także idealnie będzie. A rzutnik kupimy sobie później za zboże, jak już wywieziemy na skup. I co, będziemy zaraz kończyć sobie ten odcinek, bo wprawdzie został mi tu ostatni przejazd. I to koniec dzisiejszego odcinka, trochę króciutki, ale też nie ma co dłuższego robić spryskania. Czemu tak mała aktywność, to już powiedziałem właśnie, no te burze psują wszystko. I powiem wam, że i tak nas mija, u mnie dzisiaj skończyło się tylko z obalonym płotem, z przewróconą tą trampoliną siostry. Praktycznie nie wiem, czy coś tam z niej się da pozbierać. Kurwa, zerwało mi papę z dachu. Jakąś plandekę, która była na czereśni, też wyrwało, nie wiem jakim cudem, z balami przywiało to na środek podwórka. Cieszę się, że nie w okno. Także no jakoś nas mija tam niedaleko. Ojej, jak tu on mnie wkurza z tym skręcaniem. Niedaleko nas naprawdę tam pozrywało linię wysokiego napięcia, nie ma prądu, dalej jeszcze tam co piekarnie tutaj sklepowa nam opowiadała, w ogóle nie ma wody, nie ma prądu, nie wiem, kurwa, totalna rozpierducha. Kilka dni wcześniej od nas, nie wiem, 20 km przeszła trąba powietrzna, kurwa, powyrywało wszystko. A najgorsze jest to, że to trwało, nie wiem, kilkanaście sekund, to masakra, 2-3 minuty. Drzewa to, no wszystko, cięło co po drodze, stodoły, domy, pozrywane dachy, masakra jakaś. Powiem wam, że i tak cieszę się, że na mnie to mija. Ale no naprawdę tutaj w okolicach niedaleko nas tak naprawdę narobiło tych szkód. Głowa ma, z tego co czytałem, oglądałem zdjęcia, wypowiedzi, to jakaś masakra. Cieszę się, że nie u nas. O Jezu, mi tu teraz się łopsunęła mnie się rynka. Także ja wam, kochani, dziękuję dzisiaj za uwagę, lekko krótszy odcineczek. Mam nadzieję, że wam się spodobało, bało. Także co, do kolejnego odcineczka, mordeczki. Napiszcie jakieś ciekawe komentarze a propos tego, co pytałem w odcinku. Także dzięki wielkie za uwagę, na razie, do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się, cześć.